Chwała naszemu Bogu. Kochani, kiedy myślałem nad tym dzisiejszą usługą, nie jest to łatwo teraz stanąć, kiedy wszyscy z nas przeżywamy może tę sytuację i gdzieś nas to dotyka, jest to nam bardzo takie bliskie. Wiecie, Monika chyba, myślę, że Monika to była, przesłała też taki link do takiego rozważania Pawła Jurkowskiego, gdzie mówi owoc cierpienia. Kochani, ja może nie jestem sam, że w stanie, tylko kawałek przesłuchałem, ale myślę, że to jest bardzo wartościowe. Trochę pokazuje ten aspekt teraz, że wiele rzeczy nie rozumiemy. Dlaczego tak młody człowiek, z którym, że tak powiem, no chcielibyśmy, żeby był z nami, żeby służył dalej Jezusowi, był wsparciem dla innych i naraz go nie ma. Kochani, przesłuchajcie sobie może to zwiastowanie. Rzuci też troszkę takiego światła na to, że pewne rzeczy są może dla nas zakryte, pewne rzeczy może nie rozumiemy, a ja bym tego nie chciał rozwijać, kochani, dlatego że ja by troszeczkę na inny temat chciałbym dzisiaj mówić, bo też jakby mówienie o tej sytuacji nie jest dla mnie łatwe. Ale Bóg jest dobry, kochani. I chcę wam powiedzieć, że zatytułowałem sobie to rozważanie, może będzie wyświetlone, niech mieszka w was obficie, kochani. Nie wiem, czy wiecie, do jakiego wersetu nawiązuje. Co będzie, bo to jest niepełne. Niech mieszka w was obficie. Co? Myślę, że wiele rzeczy, pastor chyba pierwszy tutaj się wypowiedział. Ja myślę, że wiele rzeczy, ale jest to zapisane w Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. Sporo fragmentów może przeczytamy. Bo ma to być taką zachętą przede wszystkim dla mnie, ale też dla was, aby to Słowo Chrystusowe mieszkało w nas w obficie. Wiecie, jest tyle rzeczy w naszym życiu, które nas rozpraszają. Nie? Mogą to być dobre rzeczy, mogą to być rzeczy takie obojętne, neutralne. Jest tyle różnych fajnych rzeczy, ciekawostek, faktów, różnych gadżetów, smartfony, internet. To gdzieś nas tam czasami odciąga. Nie? Ja wiem po sobie, że nawet czasami gdzieś człowiek chce usiąść, ale jak ma już otwarty gdzieś tam, nawet chce coś poszukać, jakiś fragment, to gdzieś tam jeszcze potem gdzieś zerknie i tak dalej. Wiecie, i te rzeczy czasami obojętne, ale rozpraszają nas, powodują, że gdzieś tam nasz czas ucieka, ale chcę też powiedzieć, że mogą być to rzeczy bardzo dobre i do których też zachęcam, bo często myślę, że i wy gdzieś tam słuchacie jakiegoś przesłania, jakiegoś nauczania, jakiegoś zwiastowania, które sobie słuchamy. My często z żoną gdzieś tam rano, nawet jeszcze już później przy śniadaniu włączymy sobie Agatę Strzyżewską i tam jest 5 rano, coś takiego. Krótkie zwiastowanie, to już przy śniadaniu, przed już w zasadzie po jakimś tam słowie, które każdy z nas gdzieś tam ma. Wiecie, i to słuchanie gdzieś tam jest fajne, ale gdzieś coś takiego zauważyłem, że jeżeli stanie się takim naszym głównym czynnikiem budowania naszej wiary, może być bardzo takie złudne i powierzchowne. Wiecie, bo słuchamy gdzieś tam przy robieniu czegoś, możemy sobie włączyć dobre zwiastowanie. Fajnie, że to Słowo Chrystusowe, czy jakieś dobre nauczanie jest ciągle wokół nas, ale może też być takie bardzo powierzchowne. Byliśmy na kongresie i był to bardzo dobry czas. Muszę wam powiedzieć, że każda usługa była namaszczona. Jak z Renią tak stwierdziliśmy, no jak żadne, nawet już jeździmy no chyba 13 lat na kongresy, od wielu lat są już w Świnoujściu. I każda ta usługa była namaszczona, ale muszę wam powiedzieć coś takiego, że przyjechałem i jak miałem teraz się przygotowywać do tej usługi, ja nie wiedziałem, co właściwie ja przeżyłem na kongresie, nie? Muszę wam powiedzieć, oprócz mojej jakieś to, co tam mieliśmy takie wspólne czytanie, czy gdzieś szliśmy na plażę, czy taki czas cichy, gdzie człowiek usiadł, coś poczytał nad Słowem Bożym, ale muszę wam powiedzieć, mamy na pendrive'ie te wykłady, ale ja
jak był ten czas taki tam, czy czas społeczności, przeżywałem. Ale jeżeli miałbym wam powiedzieć teraz, Bóg jest wierny chyba, taki był temat kongresu, ale nie umiałbym wam powiedzieć, co konkretnego. I ja na pewno bym dzisiaj przesłania z kongresu jakichś swoich przemyśleń nie powiem, dlatego że ja wiele jakoś nie pamiętam. Muszę wrócić do tego, bo naprawdę to były cenne usługi, braci, bardzo takie wartościowe. Ale co chciałbym wam powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, które są takie bardzo błogosławione, te wykłady ludzi namaszczonych, mężów bożych, są bardzo cenne, ale jeżeli my sami nie siądziemy nad Bożym Słowem i nie będzie to każdego dnia w naszym życiu i nie będziemy rozważać z modlitwą, z pytaniem Boga, co przez to Słowo chce mi powiedzieć, jak chce mnie zmienić, jaki On jest, to nasze życie będzie takie powierzchowne. Chciałbym wam teraz przeczytać, bo wydrukowałem sobie taką wypowiedź George'a Millera. To jest człowiek, który założył sierocińce, często na szkółkach niedzielnych, czy różnych takich, jest przedstawiany jako człowiek wiary, który trzymał się Bożych obietnic, nie prosił o pomoc, a Bóg zaspokajał wszelką potrzebę, założył wiele sierocińców dla setek dzieci bezdomnych, może i tysiące. Ale on coś takiego napisał. W wieku 71 lat Miller przemawiał do młodych wierzących tymi słowami. Teraz chciałbym dać moim młodym współwyznawcom kilka wskazówek, jak zachować duchową radość i życie. Bez wątpienia jest to bardzo potrzebne, żebyśmy regularnie czytali Pismo Święte po kolei, a nie wybierali tu i ówdzie jakiś rozdział. Jeśli tak tylko będziemy czynić, pozostaniemy duchowymi karłami. Mówię wam o tym z przejęciem. Przez pierwsze 4 lata po moim nawróceniu nie robiłem postępów, ponieważ zaniedbywałem Biblię. Ale kiedy regularnie czytałem całą księgę w odniesieniu jej treści do mojego serca i duszy, bezpośrednio robiłem postępy. Wtedy mój pokój i radość narastały. Robię to już od 47 lat. Przeczytałem całą Biblię około 100 razy i zawsze znajduję w niej coś świeżego, gdy zaczynam od nowa. W ten sposób mój pokój i radość wzrastają coraz bardziej. Kochani, George Miller mówił o tym, że on czyta od początku do końca księga po księdze. Kochani, to był jego sposób na czytanie Biblii, ale najważniejsze w tym wszystkim, bo taki Bóg mu dał plan czytania Biblii. Myślę, że wielu z nas może korzystać z innych planów, może różnymi księgami. Mamy różne narzędzia, które nam w tym mogą pomagać. Wiecie, ale najważniejsze jest w tym wszystkim, aby to Boże Słowo było w nas każdego dnia, żeby to było rozmyślanie, rozważanie, nawet z długopisem, nawet z notatnikiem, żeby zapisać te myśli, które Bóg mówi do nas przez to Słowo, żeby to nie było takie powierzchowne, żeby to była modlitwa, żeby to było zaproszenie Ducha Świętego do tego czytania. Kochani, ja nie mówię rzeczy odkrywczych. Pamiętam jakiś czas temu coś podobnego też mówiłem. Wiecie, ale człowiek musi czasami wracać, przypominać sobie. Ja nie mówię, że tego nie robię, ale generalnie złapałem się na tym, że czasami takie słuchanie powierzchowne nauczań, które są, tak mówię, zachęcam wam do tego, żeby słuchać, żeby budować się tym Słowem, ale one nie mogą zastąpić albo być tym głównym przekazem Bożego Słowa, które my studiujemy. Że to nasze codzienne studiowanie Słowa Bożego musi być najważniejsze, musi być takie najcenniejsze. I to musi być z modlitwą, to musi być każdego dnia. Musi? Powinno, kochani, bo do tego nas zachęca Boże Słowo. Wiecie, i jakiś czas temu w rozważaniach, też nasz codzienny chleb, był taki przykład takiego stworzonka, które mieszka sobie w oceanach. Nazywa się osłonica, o ile pamiętam. I to jest takie stworzonko, które najczęściej jest w głębi oceanów, wygląda jak przezroczysta rurka, przyczepiona do jakiejś skały, muszelki i wachluje sobie tak pod wpływem prądów wodnych.
Kochani, jest to takie stworzenie, które jeżeli się rodzi, jest taką jakby kijanką i to stworzenie wtedy zachowuje się inaczej. Ono jest cały czas w ruchu, szuka pożywienia, cały czas jest aktywne, ale i wzrasta, ale przychodzi jakiś okres dojrzałości i dziwnie przekształca się właśnie w taką rurkę, która już jest taka bierna, tylko przepływa przez nią jakaś ta woda morska, czerpie jakiś taki pokarm, który daje jej tylko przetrwanie, a nie wzrost. Kochani, ja nie chciałbym wam powiedzieć, że ktoś jest osłonicą. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem tę nazwę. Kochani, ale może tak być w życiu chrześcijanina, że wzrasta, a w pewnym momencie zaczyna żyć tylko zwiastowaniem gdzieś tam takim powierzchownym. Chcę wam powiedzieć, że zwiastowanie, które mamy w niedzielę, we wtorki, jest bardzo błogosławione, ale nie może nam zastąpić tego czytania Bożego Słowa każdego dnia. Bo może się stać tak, że nie będziemy wzrastać duchowo, że nie będziemy się rozwijać, że zatrzymamy się w rozwoju, bo będziemy żyć tylko tu słowo, tu jakiś inny temat, a tak naprawdę gdzieś to będzie bardzo powierzchowne w naszym życiu i nie będzie przemiany i życia w moim czy twoim życiu. I chciałbym teraz, abyśmy przeczytali kilka takich jakby moich takich podpunktów, jaka jest wartość Bożego Słowa, żebyśmy też paroma wersetami to podpięli, żebyśmy też mogli nad tym może tak przejść bez jakiegoś wielkiego rozważania, bo tych wersetów troszeczkę sobie wypisałem, nie? I chciałbym, żeby pierwszy taki werset, który byśmy sobie otworzyli, to jest w Rzymian 10:17. A ja zatytułowałem sobie, że Słowo Boże wzbudza i umacnia naszą wiarę. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I myślę, że jest to taki fragment, który dobrze znamy, dlatego że jest bardzo często cytowany. I myślę, że bez słuchania, tu jest napisane słuchania, bo słuchanie Bożego Słowa też jest, to jest ten ważna rzecz, ale ja chciałbym tutaj wiara wtedy jest troszkę położyć akcent. Wiara wtedy jest ze słuchania i czytania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Może to jest takie moje dopowiedzenie, bo ja chcę, aby położyć nacisk na to czytanie Bożego Słowa i rozważanie go każdego dnia. Wiecie, i myślę, że to jest to, że jeżeli zaniedbujemy Bożego Słowa, jeżeli to Słowo nie zaczyna żyć w naszym sercu, to gdzieś tam nasza wiara też zaczyna się obniżać, przychodzą trudności, doświadczenia i my sobie możemy nie radzić, możemy być tymi, którzy są słabi w wierze. Następny taki fragment chciałbym, abyśmy przeczytali z Galacjan 3:5. Kiedy nad tym myślałem, jeszcze potem drugi taki fragment, że przez czytanie Bożego Słowa Bóg udziela nam Ducha Świętego. Wiemy, że kiedy czytamy Boże Słowo, to bardzo często też prosimy Duchu Święty, pokaż mi, co ja przez to Słowo, co Ty chcesz mi powiedzieć, objaś mi to Słowo, którego nie rozumiem. I Duch Święty jest tym, który jeżeli my z pokorą, z takim właściwym nastawieniem przychodzimy, z tym pragnącym sercem, to On też daje nam rozeznanie, wzmacnia naszą wiarę. I czytamy tutaj, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania, ja bym tu napisał, dodał, czytania z wiarą. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy Duch Święty też nam pokazuje pewne rzeczy, nasza wiara rośnie. I jeszcze może Efezjan, 5:18-19. Nie upijajcie się winem, który powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I 19. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając sercu swoim Panu. Kochani, jeżeli to słowo w moim sercu, w moim umyśle będzie zakotwiczone, będzie takie
żywe, to też będę tym, który będzie mógł innych budować poprzez słowo, poprzez jakieś fragmenty, którym będę się mógł podzielić. I myślę, że to robimy. Myślę, że robimy to na różne sposoby, ale możemy w ten sposób być też błogosławieństwem dla innych. Następne to może Mateusz 4:4. I Słowo Boże podtrzymuje i daje życie. Mateusz 4:4. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Kochani, myślę, że znamy zawsze to porównanie Bożego Słowa do pokarmu. Jeżeli chcemy coś dobrego zjeść, wymaga też to takiego jakiegoś wysiłku, zaangażowania z naszej strony. Wiecie, łatwo zrobić śniadanie takie no proste. Nie wiem, wyciągnąć kromkę chleba, wrzucić listek sałaty albo tylko przesmarować dżem i albo jak, nie wiem, niektórzy lubią jakieś tam Nutelle i tak dalej, nie? Czyli to jest takie szybkie, nie? Ja wiem, że jak mi się coś takiego zdarzy, że nawet na śniadanie czy do pracy potrafię to zrobić bardzo szybko. Ale jeżeli chcę zjeść coś bardziej, nie wiem, zdrowego, pożywnego, coś bardziej urozmaiconego, chcę, to wymaga to czasu. I uwierzcie mi, często robię takie smoothie, które gdzieś tam dietetyczka nam kiedyś zaleciła. Ktoś tam też korzysta, my to robimy na Thermomixie. I robię to bardzo szybko, ale niszczę składniki, tu muszę coś zmielić, tu jakieś ziarno, tu muszę dać jakiegoś oleju, tu muszę jakiś ser i tak dalej. To wymaga mojego zaangażowania. Uwierzcie mi, to nie trwa 3 minuty, to trwa 15 minut. Myślę, że tak. Kochani, mogę zabrać tak samo sałatkę, jeżeli chcę do pracy zamiast ciągle chleba i chcę wziąć sałatę, jakąś rukolę, jakieś pomidorki i tak dalej, czyli coś, co jest bardziej zdrowe, coś, czego mój organizm potrzebuje do wzrostu, do prawidłowego działania, to ja muszę więcej czasu poświęcić, muszę się zaangażować. To wymaga mojego, powiedziałbym, takiego trochę poświęcenia. To nie jest coś takiego, że no, składam dwie kromki i znowu to samo, co tydzień temu albo cały tydzień. Kochani, i to wymaga czasu. I jeżeli ja chcę tym po takim pokarmem, tym Bożym Słowem karmić się każdego dnia, to też wymaga takiego mojego zaangażowania, może i determinacji, że muszę troszeczkę czy wcześniej stać, z czegoś zrezygnować, nie skupiać się na czymś mało istotnym, ale muszę ten pokarm właściwie też spożywać. Kochani, muszę go trawić, muszę go przeżuwać. Wiecie, ja jem szybko, a moja żona i córka delektują się bardziej jedzeniem. Ja kończę drugie danie, one pierwsze danie. Mimo, że staram się, i żona mi często mówi wolniej, jedz nie tak szybko, bo to i zdrowo nie jest i tak dalej. Kochani, no i ma rację, ale jakoś tak człowiek się źle nauczył i tak to szybko je. Kochani, i może tu skutków ubocznych czasami to może wynikać, gdzieś tam potem się coś bardziej zbierze, jakieś fałdki różnymi, że coś człowiek nie tak je, nie to, i nie tak szybko, nie tak wolno jak trzeba, nie tak się delektuje i nie przeżuwa wolno, wolniej tego jedzenia jak może trzeba, za szybko. Daje taki efekt, czasami jakieś problemy zdrowotne. Kochani, ale o wiele poważniejszy skutek będzie taki, jeżeli ja będę Boże Słowo tak na szybko. Mój ten pokarm duchowy, na którym mam siąść każdego dnia, do którego siadam, do Biblii, kiedy czytam Boże Słowo. Może tak jak Janusz zaczyna wcześniej kawą i żeby się rozbudzić, może trzeba w jakiś inny sposób, ale kiedy czytam bez pośpiechu, kiedy proszę w modlitwie Ducha Świętego, żeby mi pomógł zrozumieć to słowo, żeby to słowo mnie dotykało, żeby też było tym pokarmem na cały dzień, to Bóg daje takie posilenie, daje rozeznanie, daje mądrość tym wszystkim i daje takie pokrzepienie. Wiecie, i nie mówię
my tego doświadczamy, bo sami wiecie, że kiedy czytamy naprawdę tak z sercem, zaangażujemy się, to jest efekt w naszym życiu. Widzimy, że jesteśmy posileni. Inaczej idzie nam w pracy, inaczej nam idzie w różnych trudnych sytuacjach. Słowo Boże też daje nam nadzieję. I tu chciałbym, żeby to było przeczytane może z Rzymian 15:4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I jeszcze może Kolosan 1:27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Wiecie, tą naszą nadzieją to jest Jezus Chrystus. Tak też mówimy to często, że mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie na żywot wieczny, ale też ta nadzieja jest w naszym życiu bardzo ważna. Takie świeckie powiedzenie czasami, że ta nadzieja jest taka matką głupich, ale tak naprawdę nadzieja jest początkiem wiary. I bez nadziei człowiek zaczyna wpadać w depresję, zniechęcenie. Ja mówię o takiej nadziei ogólnej. Wiecie, i nadzieja jest kotwicą duszy. Tego nie napisałem sobie tutaj, ale pamiętam moje takie usługiwanie, kiedy was, moją usługę, którą kiedyś sobie zadałem, pytałem was, co symbolizuje nadzieję, jaki element, nie? I wtedy jest taki fragment z Hebrajczyków 6:18-19. Może go sobie otworzymy. Bowiem przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Kochani, tu mówimy o tej nadziei, którą dla nas jest Jezus Chrystus. I wszystko, czego tak naprawdę potrzebuję, to mam w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to tak brzmi bardzo prosto, ale czasami nasze życie też jest takie, że swoją nadzieję pokładamy w czymś innym. Może w swoich umiejętnościach, swoich talentach, zdolnościach, zapobiegliwości, ale tak naprawdę to, czego potrzebujemy od Bożego Słowa, to też tej zachęty, tej nadziei, którą On nam daje. I chcę wam powiedzieć, wiemy, że tego doświadczamy, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy jesteśmy przyciśnięci jakimś doświadczeniem. Bóg posyła nam przez Boże Słowo zachętę przez Ducha Świętego i wtedy jesteśmy posileni na nowo. Nie czujemy się, że tak powiem, w dole, ale podnosimy swoją głowę, bo Boże Słowo daje nam nadzieję, daje nam posilenie. Następny jakby taki aspekt Bożego Słowa, Jego wartości, to jest Słowo Boże prowadzi nas do wolności. I przeczytamy Ewangelię Jana, 8:32-34 werset. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Wiecie, Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I kochani, kiedy jest grzech, gdzieś się pojawi w naszym życiu, mamy wyznać to Bogu, ale też Boże Słowo nam właśnie pokazuje, co jest w naszym życiu nie tak. Może coś do zmiany, coś jest jakaś rzecz, która się Jemu nie podoba, może to jest grzech. To może być coś, czego nie widać, to może być jakaś obmowa, może być jakieś lekceważenie, może niewłaściwe nastawienie do kogoś. Brak przebaczenia i jeżeli Boże Słowo nam pokazuje, to też chce nas prowadzić do wolności, chce nam dać wolność, chce nam dać wyzwolenie. I to Słowo, jeżeli nam pokazuje w naszym życiu coś takiego, a my je przyjmujemy i nie tylko słyszymy, nie tylko uszami, ale sercem i podejmujemy też decyzję, że chcemy zmiany, Bożej pomocy, to Słowo zaczyna działać w naszym życiu. Myślę, że tego też doświadczamy. Pamiętam Tomka, jak nieraz mówił, czy dzielił się jakimś
czy w gronie tam może mężczyzn, czy czasami gdzieś się spotkaliśmy, on mówił, Pan Bóg mi pokazał to, co jest w moim życiu jeszcze niewłaściwe. Taki grzech, którego wcześniej nie dostrzegałem, ale wiem, że się jemu nie podoba i Bóg go wyzwalał i każdego z nas. Czyli to słowo żyło w życiu Tomka. Bóg mu pokazywał i dawał wolność i zwycięstwo nad jakimś tam grzechem, który gdzieś mu Bóg pokazał. Słowo Boże jest też kluczem do wysłuchanej modlitwy. To jest, przeczytamy teraz Ewangelię Jana 15, 5, 7. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Kochani, my tak bardzo lubimy tę końcówkę. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I bo to jest Boża obietnica, ale wcześniej jest napisane, jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy to Słowo zaczyna żyć w naszym sercu, to często nasze też pragnienia zostają przemieniane. Być może pragnę tego, ale tak bardzo mi na tym zależy, na czymś. Może to będzie coś, jakieś dobro materialne, nie wiem, lepszy samochód, coś lepszego i proszę o to Boga. I być może Pan Bóg, jak uzna, da mi to, ale być może to nie jest to, czego mi potrzeba na dany moment, bo jeżeli jest tak, a będę szczerze podchodził do Bożego Słowa, to Słowo będzie też przemieniać moje pragnienia, że te pragnienia staną się takie jak Boże, czyli priorytety będą ważniejsze, nie moje może jakieś tam wydumane na ten czas pragnienia, ale te Boże pragnienia się zaczną pojawiać i też wtedy Bóg będzie się przyznawał do mojej modlitwy, i ta modlitwa będzie wysłuchana. Jest taki werset, Psalm 37, werset 4. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Czyli to rozkoszowanie, delektowanie się Bożym Słowem powinno też być w mojej modlitwie, w moim rozważaniu Bożego Słowa i modlitwie, kiedy jestem nad Bożym Słowem. Mam się delektować, rozkoszować. To tak brzmi. Tak łatwo się przyzwyczajam do tego określenia w tym wersecie, rozkoszuj się, ale mam się delektować, mam pochłaniać to słowo i ma być takie cenne dla mnie, takie bardzo niesamowite. I jeżeli faktycznie z modlitwą i z takim pragnieniem właściwym podchodzę do tego, to słowo będzie taką rozkoszą, a też Bóg będzie dawał to, czego potrzebuje i czego ty potrzebujesz, drogi bracie i siostro. Wiemy też, że Boże Słowo jest takim źródłem mądrości i przeczytamy właśnie Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Wiecie, niesamowite, kiedy Boże Słowo mieszka w nas obficie, kiedy jest taką codziennością w naszym życiu, kiedy go rozważamy, karmimy się, kiedy go przeżuwamy, wtedy też wchodzi do naszego życia mądrość. Może i ta praktyczna, ale przede wszystkim ta taka duchowa, kiedy możemy wtedy innych ubłogosławić właściwym słowem, właściwym może wersetem, czymś, czego dana osoba potrzebuje i też ta mądrość w odpowiedzi i radzie dla drugiej osoby może być widoczna. Słowo Boże też daje takie ostrzeżenia dla naszego życia, czego mamy nie robić, od czego się mamy trzymać z daleka. I przeczytam może teraz 1 Tymoteusza, 6 rozdział 9-10. I tu jest taka rada, takie ostrzeżenie Bożego Słowa.
a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i w zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Kochani, w naszym życiu, kiedy czytamy to Boże Słowo, rozważamy, Bóg pokazuje nam takie znaki ostrzegawcze. Mówi, nie rób tego. Tak w tym wypadku mówi Boże Słowo, żebyśmy w naszym życiu nie było miłości pieniądza. Sam pieniądz sam sobie nie jest zły, jest potrzebny, może być wielkim błogosławieństwem dla innych i my też możemy, kiedy go właściwie używamy, ale kiedy w naszym życiu pojawi się ta miłość pieniądza, to pragnienie ponad wszelką cenę, to może powodować to, że w naszym życiu pojawią się cierpienia, których Bóg nie chce. I on nas ostrzega. Takich ostrzeżeń, których tak często gdzieś tam czytamy w Bożym Słowie i kiedy rozważamy Boże Słowo, czy słyszymy podczas usługi, jest wiele. Nie rób tego, bo będziecie to kosztować. Zapłacisz cenę, tę niewłaściwą. I myślę, że o tym wiemy. I chcemy, aby te Boże przykazania nas chroniły, aby Boże Słowo nas chroniło przed niewłaściwymi krokami, przed niewłaściwymi decyzjami. Następny taki fragment, który też mówi o tym, że Słowo Boże pozwala nam zwyciężać przeciwnika diabła. I przeczytamy Mateusz 4:4 i potem może 10 werset, żeby skrócić. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Kochani, znamy ten fragment, kiedy Pan Jezus był kuszony i mógł w jakiś sposób inaczej powiedzieć idź precz szatanie i w jakiś sposób zgromić i tak dalej, ale on posługiwał się Słowem Bożym. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli znamy Boże Słowo, jeżeli żyjemy Nim, wtedy, kiedy przyjdą trudne sytuacje, może pokuszenia w naszym życiu, jeżeli to Słowo jest w naszym sercu, znamy to Słowo, wtedy będziemy umieć się posługiwać jak mieczem. Będziemy dawać odpór przeciwnikowi. Nie pozwolimy, aby to może różne myśli, które nas nachodzą, myśli jakieś oskarżenia, może czy myśli jakieś pożądliwe. Mamy Boże Słowo, które pomoże nam zwyciężyć, dać odpór przeciwnikowi. I tu wzór dał nam Pan Jezus, kiedy właśnie w tej sytuacji Słowem Bożym dawał odpór diabłu. I teraz może jeszcze przeczytamy parę takich fragmentów. Otworzymy psalm 119, 162 werset. Weselę się z obietnicy Twojej, jak ten, który zdobył wielki łup. Oj, ten werset jest taki niesamowity. Czyli Bóg daje mi, czytając Boże Słowo, różne obietnice. I pytanie, czy te obietnice tak w moim życiu żyją, że cieszę się tak, abym zdobył wielki łup. No tak jak wczoraj tak pomyślałem jeszcze nad tym wersetem, myślę, no łup. Jakoś tak na czasy dzisiejsze to bym tak pomyślał. Wesele się z obietnicy Twojej jak ten, który wygrał, nie wiem, milion, może miliard w totka. Nie wiem, totek jest, czy multilotek, nie wiem. Czyli dużą wygraną. Czy wtedy bardzo bym się cieszył, może skakał, miał snuł wielkie plany. Tego obdaruję, temu pomogę, to zrobię, tamto kupię. Byłbym bardzo może szczęśliwy, chociaż to jest złudne, bo z reguły ci ludzie roztrwaniają bardzo szybko te wygrane i wcale nie są szczęśliwi z reguły. Wiecie, ale to Boże Słowo mówi, ten werset, że obietnice Boże to jest coś o wiele większego. To jest jak wielka nagroda, jak ten łup, który tutaj jest tak dosłownie. Nie wiem, jak w innych tłumaczeniach tego nie sprawdziłem. Myślę, że w większości jest ten wielki łup, ale jak wielka nagroda. Coś, czym jestem tak bardzo podekscytowany. I ja myślę, że
takie ekscytacje, taka radość z tych Bożych obietnic jest taka w naszym życiu nieraz. Myślę, że taką pierwszą, takim momentem, który zawsze pamiętamy, to jest kiedy Boże Słowo dotarło do naszego życia, kiedy Duch Święty nam objawił, że jesteśmy grzesznikami, ale że w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie, że nie musimy zginąć. Kiedy Boża obietnica pewności zbawienia w moim życiu się pojawiła, to była ogromna radość. Były łzy, była radość taka, tak jakbym faktycznie wygrał coś wielkiego. Ale myślę, że na co dzień tych Bożych obietnic jest tyle, na każdy dzień, że możemy się cieszyć, ale wtedy, kiedy to Boże Słowo w nas trwa, kiedy go przeżywamy, kiedy go tak niepowierzchownie czytamy, ale z modlitwą, z takim rozważaniem, z prośbą, aby Duch Święty nam pomógł w tym wszystkim. I może teraz przeczytam jeszcze fragment z Jeremiasza, 15 rozdział i 16 werset. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże Zastępów. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Czyli coś, co to słowo ma być takie w moim życiu, kiedy czytam, że mam pochłaniać, czyli tak bardzo pragnę, tak bardzo tego chcę, tego Bożego Słowa. I jeżeli, ja wiem, że czasami jest, że musimy pewne rzeczy przemóc, czasami jest tak, że czytamy i nie jest tak łatwo, ale kiedy jesteśmy wierni w tym i z tym pragnieniem czytamy, to też to słowo zaczyna dla nas być rozkoszczą. Powoduje też, że jest radość w naszym sercu, w naszym życiu, że te ciemne chmury gdzieś pierzchają, bo Boże Słowo wnosi radość w nasze życie. Kochani, i myślę, że w tym wszystkim jest ważne, aby zaplanować sobie czytanie Biblii. Tu jest taki zawsze problem. Właśnie przypominam sobie właśnie kiedyś, że tak zachęcałem wszystkich, aby wcześniej wstawać, bo do tego nas Boże Słowo też zachęca. Może otworzymy sobie Psalm 119, 147 i 148 werset. Psalm 119. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na Słowo Twoje. Budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Kochani, to jest zawsze, znaczy zawsze, dla niektórych problem. Ja też jestem typem takim, że zaczynam się chyba budzić o godzinie 23 i lepiej mi się myśli wieczorem niż rano i muszę naprawdę wiele siły, chociaż nie jest dla mnie problemem wstawać dużo wcześniej, ale tak, żeby się tak rozbudzić, no to muszę troszeczkę wysiłku zrobić takiego, żeby faktycznie nad Bożym Słowem siąść, uwielbiać Boga w modlitwie, czytać Boże Słowo, jest to dla mnie wyzwanie. Ja wiem, że niektórzy mają tak poprzestawiane fajnie, że rano właśnie są tacy bardzo od razu rzeźcy. Myślę, że to jest takie zachęcające, bo tak naprawdę to są też nasze decyzje, że mamy rozpoczynać ten dzień Bożym Słowem, tym rozważaniem. Nie tylko Agatą Strzyżewską przy śniadaniu, ale wcześniej jeszcze takim Bożym Słowem, które do mnie dotyka, które muszę na chwilę siąść, to może być jeden, dwa wersety, ale z modlitwą, z takim proszeniem: Boże, daj mi słowo i posilenie na dzisiaj. Może to jest czasami tyle, czego potrzebuję, tego pokarmu. Jeżeli Pan Bóg da więcej czasu i też takiej radości i zdyscyplinowania, to tego rozważania przed pracą może być więcej. Wiemy, że nas ten czas goni często i tak mówię, chcesz dobre śniadanie zrobić, też ci ucieka czas, tu jeszcze chcesz coś zrobić i się okazuje, że wstałeś półtorej godziny czy dwie godziny przed, no półtorej godziny przed wyjściem do pracy, a ten czas tak uciekł, że nie wiadomo kiedy. Kochani, ale to jest ważne, żeby wołać z samego ranka, czytać Boże Słowo, rozkoszować się tym Słowem. I to jest moja taka zachęta. Ja nic Reni nie mówiłem, że podejmuję jakieś decyzje,
ale to jest dla mnie taka mobilizacja, żeby jeszcze bardziej. Nie? Staram się jakoś w sposób praktykować, nie zawsze mi to tak, ja bym chciał, wychodzi z tym porannym czytaniem Bożego Słowa, takim bez pośpiechu, ale jest to takie ważne i mam rozmyślać, medytować nad Bożym Słowem z modlitwą. Wiecie, i tak czytałem wcześniej to wezwanie tam George'a Millera, które to było w XVII chyba wieku, gdzie do młodych ludzi, gdzie on czytał Boże Słowo, tak sukcesywnie rozdział za rozdziałem po kolei. Ale Bóg daje nam, tak mówiłem, różne narzędzia, że to mogą być różne plany czytania Biblii. Być może jest to dobry zasiew, który gdzieś tam masz na smartfonie i jest jakiś fragment, ale tam jest jeszcze parę innych wersetów, dłuższy fragment, który mogę przeczytać. Wiecie, ale ważne, żeby być bardzo w tym też zdyscyplinowany, żeby to było ważne. I myślę, że też jest coś takiego fajnego, aby Boże Słowo było zapamiętywane, żebyśmy się uczyli Bożego Słowa na pamięć. Pamiętam, że miałem nawet takie wydrukowane na A4, na takiej żółtej, ładnie sobie drukowałem obietnice Boże i tam było na przykład 5, laminowałem i uczyłem się tego na pamięć. I przypomniałem sobie, pewnie, że uczymy się, wie, znamy tam psalmy 23, różne obietnice, które są dla nas mniej lub bardziej znane, ale ja myślę, że jest taka zachęta, aby czytać i rozważać Boże Słowo, ale żeby też uczyć się go na pamięć, żeby Boże obietnice, czy nawet całe fragmenty były gdzieś przez nas zapamiętane. Wiecie, są sytuacje, w których dzisiaj mamy tak wiele możliwości. Mamy smartfony zawsze ze sobą gdzieś tam, ale mogą być sytuacje, w której nie mamy smartfona przy sobie, nie mamy Biblii, nie mamy czegoś, a jeżeli Boże Słowo będzie zapamiętane, Boże obietnice, Boże wersety, wtedy będziemy zwyciężać. Wiecie, są sytuacje czasami, że człowiek wieczorem, w nocy coś przeżywa, trudny dzień, modlił się, złożył te trudności, problemy Bogu, ale gdzieś tam znowu się pojawiają jakieś coś, nie wiem, trudna sytuacja, może w pracy, może gdzieś tam człowiek nie może zasnąć, może problem, może jakaś choroba, która gdzieś tam doświadczamy. Wiem, że też jak miałem jakieś sytuacje takie trudne, czy jakaś tam choroba, wtedy Boże Słowo, Boże obietnice często w nocy sobie gdzieś w myślach, czy wypowiadałem te Boże obietnice i Bóg dawał też pokój, dawał zwycięstwo, może nie od razu, może nie tak łatwo. Wiecie, i teraz bym może przeczytamy sobie Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli je rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ja tak zapisałem sobie akurat ten fragment, bo jeżeli Boże Słowo będę też zapamiętywał, uczył się go na pamięć, może obietnice same, może jakiś psalm, który mocno przeżyłem i który będę gdzieś tam starał się mieć w pamięci, zawsze będę mógł też, będzie też mój umysł będzie przemieniany, moje myśli będą przemieniane. Są sytuacje, gdzie czasami komuś możemy i robimy to, bo znamy też Boże Słowo i faktycznie tak jest, ale są sytuacje, gdzie nie mamy może smartfona, nie mamy bliższy sobie, ale chcemy komuś Bożą obietnicę. W danej sytuacji spotykamy się gdzieś i możemy powiedzieć, jeżeli znamy Boże Słowo, że to nie jest tylko taka parafraza bardzo ogólna, że gdzieś tam jest napisane, ale wiem, że jest to na przykład Rzymian 12:2 i potrafię ten fragment bez pomyłki zacytować Boże Słowo i mogę komuś to przekazać, będzie to inaczej odbierane, też Boże Słowo będzie inaczej przekazywane. Wiecie, my mamy ten taki komfort tego, że mamy Słowo Boże, mamy tyle różnych możliwości, właśnie Biblię, różne tłumaczenia w smartfonie, na laptopach i tak dalej. Ale nasi bracia i siostry, jak czytamy, głos prześladowanych, czy idźcie, czy gdzieś,
jak dla nich jest ważne, aby znać Boże Słowo. Czy w Chinach, w różnych okresach, czy nawet teraz, gdzie ludzie, żeby mieć dostęp do Bożego Słowa, żeby mieć swoją Biblię, żeby mieć to Słowo, żeby można czytać, wiele zrobili, wiele zapłacili. Często przepisywali sobie fragmenty Bożego Słowa, żeby żyć tym Słowem, albo uczyli się na pamięć całych fragmentów, całych ksiąg. Nam jest tak łatwo, bo mamy tyle właśnie możliwości, ale to nas powinno też tym bardziej mobilizować, aby uczyć się, patrząc na życie naszych braci i sióstr, czytając Boże Słowo i tę zachętę, abyśmy się uczyli na pamięć wersetów. Za chwilę wam też przeczytam taki fragment właśnie, który fajnie jakby ilustruje coś takiego. Ale im to zrobiłem, może jeszcze przeczytamy Psalm 119. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Kochani, Boże Słowo wtedy przechowuję, ale też ja wiem, że to jest coś głębszego, ale kiedy znam Boże Słowo, znam Boże wersety, wersety Słowa Bożego na pamięć, wtedy to Słowo mnie ochrania, daje mi zwycięstwo. Może nad czymś, co jest w moim życiu takie trudne. I kochani, ja za chwilę przeczytam taki fragment. Myślę, że może większość z nas czyta Wędrówkę Pielgrzyma Johna Bunyana. I jest taki fragment, który sobie wydrukowałem. Jest to sytuacja, w której chrześcijanin, który idzie we właściwym kierunku i w pewnym momencie z ufnym spotyka ufnego, ale znajdują się niestety, znaleźli się w zamku zwątpienia. Zostają wrzuceni do lochu, zamku zwątpienia i są tam bezradni. I po jakimś czasie chrześcijanin się przypomina, że coś ma. I tak czytamy w Wędrówce Pielgrzyma. Cóż za głupiec ze mnie, że tak leżę w cuchnącym lochu, gdy mam możliwość cieszyć się wolnością. Przecież tu na piersi mam klucz zwany obietnicą, a pewien jestem, że otworzy on każdy zamek w tym gmachu zwątpienia. W gmachu zwątpienia. Na to ufny wykrzyknął radośnie. Co za dobra nowina! Dobry bracie, wyjmij go natychmiast i spróbuj. Wtedy chrześcijanin wyciągnął ów klucz i zaczął próbować odsuwać przy jego pomocy zasuwę, która znajdowała się na drzwiach lochu i istotnie cofnęła się. Drzwi się otworzyły z łatwością, a chrześcijanin wraz z ufnym wyszli na zewnątrz. Kochani, czytając jakby ten fragment z Wędrówki Pielgrzyma, myślę, że istotne jest to, co było tym kluczem, czyli to była Boża obietnica, ale ważne jest też to, że ten klucz znajdował się na piersi, czyli coś, co było w jego sercu, czyli Boża obietnica, którą on zapamiętał, którą miał w swoim sercu, czytając Boże Słowo, być może nauczył się na pamięć, nie? Ta obietnica była tym kluczem, który otworzył drzwi tego lochu zamku zwątpienia. Myślę, że takich sytuacji w naszym życiu może być wiele, gdzie jesteśmy obciążeni jakimiś trudnościami, gdzie nie widzimy wyjścia z danej sytuacji, jest zwątpienie, rezygnacja w naszym sercu. Ale kiedy w moim sercu będzie obietnica, będę ją znał, będę z wiarą wyznawał i użyję jako tego klucza, to będzie też wyjście na wolność. Nie będę siedział w lochu rezygnacji, zwątpienia. Nie będę z opadłymi, opuszczonymi rękami siedział i czekał i narzekał i biadolił, tylko ten klucz otworzy, ta obietnica pomoże mi otworzyć. Obietnica Bożego Słowa to wyjście i mogę wyjść na zewnątrz. Mogę mieć wolność, bo Boże obietnice są pewne, są... Bóg jest wierny w swoim obietnicom. Kochani, można było jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale
Może powiem tylko, bo wypisałem sobie coś takiego o tym autorze, Johnie Bunianie. Spurgeon napisał o nim: ukłuj go gdziekolwiek, a przekonasz się, że w jego żyłach płynie Biblia. Wypływa z niego sama esencja Biblii. Nie jest w stanie mówić bez zacytowania jakiegoś wersetu, bo jego dusza jest pełna słowa. Kochani, brzmi to bardzo tak wzniośle, ale chciałbym, żeby moje, no myślę, każdemu z was tego życzę, żeby nasze dusze były pełne Bożego Słowa, Słowa, którego rozważamy codziennie, nad którym medytujemy, nad którym się modlimy, żeby w naszych żyłach płynęła krew, żeby ktoś tak o nas mógł powiedzieć, nie? Tego wam życzę sobie, żebyśmy byli takimi ludźmi, gdzie to Boże Słowo żyje w nas, nie tak... dużo by się chciało mówić. Tego wam życzę, aby Boże Słowo was żyło, nie? W każdym z nas, ale przede wszystkim musimy podjąć jakieś decyzje, być zdeterminowani w tym, aby też o to zawalczyć. Bo to tak nie dzieje się samo z sobie, leżąc na kanapie. Niech was Bóg błogosławi.